5 maja, środa, Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Wtorek był dniem patronalnym wszystkich strażaków, bo obchodzone były imieniny Floriana, a święty Florian to patron właśnie strażaków. W Bolesławieckiej Bazylice Maryjnej odprawiona była msza święta w intencji wszystkich bolesławieckich strażaków. Czwarty maja, czyli Dzień Świętego Floriana, to patronalne święto osób, które wykonują zawody związane z ogniem. Poza strażakami świętują więc wtedy również hutnicy i koksownicy, ale też kominiarze, garncarze i piekarze. We wtorek w Bazylice Maryjnej odprawiona została msza święta w intencji bolesławieckich strażaków. Gromadzimy się w naszej bolesławieckiej Bazylice Maryjnej, aby razem z ludźmi w mundurach, w ciemnych mundurach, razem ze strażakami uczcić świętego Floriana, męczennika, który patronuje ich w trudnej służbie, który w szczególny sposób patronuje wszystkim tym zawodom, w których ludzie pracując narażeni są na niebezpieczeństwa. Święty Florian żył na terenach obecnej Górnej Austrii i zmarł męczeńską śmiercią w 304 roku za to, że stanął w obronie prześladowanych chrześcijan, którzy, tak jak on, wcieleni byli do rzymskich legionów. W legionach dowodził m.in. oddziałem gaśniczym, a wedle legendy ocalił płonącą wieś jednym wiadrem wody. Z miłości do bliźniego, z miłości do chrześcijan, z miłości do człowieka, z miłości do szacunku dla podstawowych praw człowieka sięgnął po palmę męczeństwa. Ale żeby tak wybrać i tak postąpić w życiu, trzeba było być przede wszystkim człowiekiem Bożej miłości i Bożej odwagi. I chyba dlatego też święty Florian jest patronem ludzi odważnych. Popatrzmy, strażacy, kominiarze, hutnicy i wiele innych zawodów. W Bolesławieckiej Bazylice od 2007 roku jest obecna figura świętego Floriana. To najczęstsze przedstawienie tego świętego, które pokazuje go w stroju rzymskiego legionisty z wiadrem wody, którą gasi dom. Na cokole jest napis wyrażający wdzięczność strażaków wobec świętego i herby fundatorów figury, którą w 2007 roku poświęcił ksiądz biskup Stefan Regmund. A teraz zapraszam Państwa na blog wiadomości w skrótowej formie, a wśród nich m.in. informacja o znanym światowym biegu pościgowym, który odbędzie się w najbliższą niedzielę. Każdy może wziąć w nim udział, a bolesławiecki Mosir przygotował m.in. nagrody dla najlepszych bolesławianek i bolesławian w tym biegu. Na Dolnym Śląsku zanotowano wczoraj 402 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W powiecie bolesławieckim było ich aż 36 i powiat należał do jednego z czterech w kraju, w których te liczby były największe w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Zmarło we wtorek w regionie 13 zakażonych osób, a w tym dwie w powiecie bolesławieckim. Kruszyńscy policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu bolesławieckiego, który okradł dom jednorodzinny, powodując straty na sumę 15 tysięcy złotych. Sprawca kilkukrotnie włamywał się do tego samego domu. Odzyskano cały skradziony łup, który złodziej ukrył na wybiegu dla psa. Grozić mu teraz będzie kara więzienia do 10 lat. W trakcie majowych świąt bolesławieccy policjanci zatrzymali 6 kierowców, którzy prowadzili pojazdy będąc w stanie nietrzeźwości. 1 maja 46-letni mieszkaniec powiatu bolesławieckiego stracił panowanie nad samochodem i wpadł do przydrożnego rowu. Okazało się, że miał 1,8 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Pozostali kierowcy zostali zatrzymani w trakcie rutynowych kontroli drogowych. Maszyniści pociągów to przede wszystkim mężczyźni, ale za ich sterami coraz częściej zasiadają też kobiety. W liczbie ponad 19 tysięcy maszynistów w całym kraju 61 osób to kobiety. Okazuje się, że najwięcej zatrudnionych maszynistek, bo aż 5, jest w kolejach dolnośląskich. Pierwsza z pań, które zasiadły za sterami pociągu w tej samorządowej spółce kolejowej, zaczęła pracę w 2019 roku. Od dzisiaj czynne będą dla odwiedzających galerie Bolesławieckiego Ośrodka Kultury.
Jednak aby zobaczyć czynne tam wystawy, trzeba wcześniej się umówić telefonicznie bądź mailowo. Obecnie w Boku są do obejrzenia m.in. wystawy prac Janiny Bany-Kozłowskiej, Barbary Bednarowicz i Edyty Orlińskiej. Jest też wystawa prac konkursowych Mój jedyny niepowtarzalny kotylion patriotyczny. W niedzielę 9 maja odbędzie się kolejna edycja ogólnoświatowego biegu Wings for Life World Run. To bieg pościgowy, w którym biegaczy goni wirtualny samochód. Koniec biegu dla biegacza następuje w momencie wyprzedzenia go przez ten pojazd. Każdy biegacz musi mieć zainstalowaną na smartfonie dedykowaną aplikację. Do udziału w biegu zachęca boleselski MOSiR, który przygotował nagrody dla najlepszych bolesławian w tym biegu. Półtora miliarda złotych pomocy dostali dolnośląscy przedsiębiorcy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od początku pandemii do oddziałów ZUS w naszym regionie wpłynęło ponad 400 tysięcy wniosków o zwolnienie ze składek i około 200 tysięcy wniosków o wypłatę postojowego. Różne formy pomocy dla przedsiębiorców, którzy ponoszą straty w związku z obostrzeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa, to już w całym kraju niemal 5,5 miliarda złotych przekazanych im w ramach postojowego i ponad 13 miliardów umorzeń składek. Znane są też kwoty, które dotyczą dolnośląskich przedsiębiorców. Pomoc dla dolnośląskich przedsiębiorców sięgnęła 1,5 miliarda złotych. Od początku pandemii do oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku wpłynęło ponad 400 tysięcy wniosków o zwolnienie ze składek i około 200 tysięcy wniosków o wypłatę postojowego. Od wczoraj przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień tego roku. Nadal będzie można uzyskać zwolnienia za grudzień 2020 roku, a także za styczeń i luty tego roku, jeżeli będą spełnione nowe, określone warunki. Pojawi się też możliwość otrzymania od jednego, maksymalnie do 5 świadczeń postojowych. Po prognozie pogody dla Bolesławca na czwartek zapraszam Państwa do obejrzenia naszych najstarszych archiwaliów telewizyjnych. Ja już dziękuję za uwagę i do zobaczenia.